Kochani, bardzo serdecznie Was witam na czwartej części naszej edukacyjnej serii pod tytułem Nie bój się olejków. Nie wiem jak Wam, ale mi te dni po prostu zleciały błyskawicznie. Jutro finał, tak? Finałowy live, piąty, kończymy serię. Mamy piąteczek. Mam nadzieję, że odpoczywacie po pracy, ale być może ktoś odpoczywa w towarzystwie Facebooka i byłoby fajnie, jakby ktoś się na tym live'ie pojawił. Poczekamy jeszcze chwilkę, jak się nikt nie pojawi, to tradycyjnie zawsze można sobie te filmiki potem odsłuchać. Dla tych, którzy trafili na mojego live'a po raz pierwszy, nazywam się Katarzyna Prasał. Prowadzę kram z olejkami na Facebooku i bloga o takim samym tytule i jestem edukatorką olejkową firmy doTERRA, czyli opowiadam ludziom o mocy tkwiącej w roślinach, w szczególności w olejkach eterycznych. O, mamy kogoś na żywo, bardzo się cieszę. Możecie odzywać się również i meldować w komentarzach, bardzo będzie mi miło. Dzisiejszy czwarty live naszej serii ma być poświęcony tematowi, jak bezpiecznie stosować, używać olejki eteryczne. Po tematach związanych z tym, co to w ogóle są olejki, jak działają na nasz organizm, jak ważna jest jakość olejków. Dzisiaj przyszedł czas na stosowanie olejków eterycznych. Mamy generalnie trzy sposoby. Tak to można powiedzieć. Sposobów zastosowania generalnie olejków jest bardzo, bardzo dużo, ale można je podzielić na trzy podstawowe grupy. Pierwszy sposób to jest stosowanie aromaterapeutyczne, czyli po prostu wdychanie zapachu olejku eterycznego. I tak jak Wam mówiłam ostatnio, to wdychanie działa na nas jakby dwutorowo. Po pierwsze, razem z tym wdychanym powietrzem olejek dostaje się do płuc, stamtąd do krwiobiegu i sobie działa w całym naszym organizmie. A druga droga to jest nasze szlaki węchowe, węchomózgowie. Olejek działa w strukturze mózgu, wpływając na nasze emocje. Więc aromaterapię, bo to właśnie jest aromaterapia, stosujemy albo w momencie, kiedy chcemy wpłynąć właśnie jakoś na swoje emocje olejkami, albo jak chcemy na przykład oczyścić powietrze z patogenów, albo w jakichś sytuacjach takich chorobowych i w przypadku jakichś przeziębień, gryp i tak dalej, jak chcemy sobie na przykład udrożnić drogi oddechowe, zatkany nos i zatoki. No i teraz jak możemy z tej aromaterapii korzystać? No to, co już pokazałam przed chwilą, możemy wąchać olejek prosto z buteleczki. Bardzo, bardzo fajnym sposobem, żeby poczuć tak intensywnie zapach olejku, jest zrobienie sobie takiego kominka aromaterapeutycznego z dłoni. Jedna kropla wystarczy, rozcieramy, robimy taką łódeczkę i wdychamy. Jeżeli zamkniecie oczy i powdychacie ten olejek dosłownie przez 30 sekund, to działa na nasz mózg jak medytacja. Już sam oddech powoduje spowolnienie tętna, powoduje, że się wyciszamy, uspokajamy, a jak dodamy do tego jeszcze aromaterapię w postaci olejku, to w ogóle efekt jest fantastyczny. Co jeszcze możemy zrobić? Możemy zastosować to, co ja mam tutaj za swoimi plecami, czyli dyfuzor ultradźwiękowy. Bardzo fajne urządzenie, które rozbija już i tak mikroskopijne cząsteczki tych olejków na jeszcze mniejsze elementy i rozprzestrzenia po całej powierzchni. Jeżeli nie macie takiego dyfuzora, nie ma problemu. Kolejnymi sposobami, jak możemy aromaterapię stosować w swoim życiu, jest na przykład pokropienie, dosłownie wystarczy kropelka albo dwie ulubionego olejku, dajemy na pościel albo na jakiś koc, którym jesteśmy przykryci, czy poduszkę i wdychamy zapach. Poza tym możemy taki olejek dodać sobie na przykład, kropnąć 2-3 kropelki na podłogę kabiny prysznicowej. I również razem z tą parującą wodą będziemy mieć bardzo fajną sesję aromaterapeutyczną. Możemy go dodać również do kąpieli. Tylko tutaj nie stosujemy olejku tak solo, nie wlewamy go do wanny, no bo wtedy on nam będzie pływał po powierzchni, jak takie okanerosole, więc musimy go z czymś po prostu połączyć. Jakimkolwiek emulgatorem, wystarczy sól do kąpieli, albo na przykład sól Epsom, która jest w ogóle fantastycznym sposobem. Możemy taki olejek dodawać sobie na przykład do pralki, do tej przegródki, gdzie dajemy płyn do płukania, kilka kropli olejku, na przykład olejku z drzewa herbacianego, bardzo fajnie nam zdezynfekuje pranie. Możemy skorzystać również z czegoś takiego fajnego jak biżuteria aromaterapeutyczna. Nie wiem, czy tutaj widać, ja mam na sobie taką bransoletkę otwieraną, tutaj w środku jest filcowa taka wyściółka, na którą daje się 2 kropelki olejku i wtedy chodząc w takiej bransoletce olejek tworzy nam bardzo fajną aurę zapachową. Także sposobów takich naprawdę na stosowanie aromaterapii jest mnóstwo i tutaj tylko jakby Wasza wyobraźnia jest granicą. Jednego, czego nie wolno robić, nie wolno, nie powinno się robić, to jest stosowanie olejków, takich kominków aromaterapeutycznych, takich ze świeczką, gdzie zapalamy świeczkę, u góry mamy pojemniczek, gdzie dajemy wodę, olejek eteryczny. Tego robić się nie powinno, ponieważ olejki nie lubią wysokich temperatur. Podgrzane do temperatury powyżej 45 stopni, olejki tracą swoje właściwości w ogóle terapeutyczne, zmienia się ich skład chemiczny, więc tego raczej robić się nie powinno. Taka aromaterapia emocjonalna, czyli wdychanie zapachu olejku eterycznego, to jest w ogóle najprostszy i najbezpieczniejszy sposób używania olejków. To może być używane i w przypadku malutkich dzieci, i ludzi starszych. Tutaj nie można jakby nic zrobić źle, nie można przedawkować. Dlatego bardzo, bardzo polecam szczególnie osobom, które są na początku swojej olejkowej drogi. Drugi sposób, słuchajcie. Drugi sposób to jest stosowanie olejków zewnętrznie, czyli na skórę. No i tutaj już jest kilka rzeczy, które trzeba byłoby zapamiętać. Przede wszystkim rozcieńczanie. Ponieważ mówiłam Wam już, że olejki są substancjami bardzo mocnymi, bardzo stężonymi, dlatego trzeba mieć to zawsze jakby tak z tyłu głowy, na uwadze. Mogą nam podrażnić skórę, wywołać jakąś reakcję niepożądaną, zaczerwienienie na przykład. Dlatego trzeba je zawsze przed pierwszym użyciem rozcieńczyć i zrobić sobie taki test. Rozcieńczyć w jakimkolwiek oleju nośnikowym. To może być cokolwiek, to może być jakiś olej kosmetyczny, którego używamy, to może być olej kokosowy na przykład, jaki mamy w kuchni, albo oliwa z oliwek, cokolwiek. Cokolwiek, w czym olejki nam się rozpuszczą. I robimy sobie taki test, na przykład na przedramieniu i patrzymy, czy nie mamy żadnego zaczerwienienia, czy nic tam nie swędzi albo nie piecze. Są olejki, tak zwane olejki gorące, które trzeba za każdym razem rozcieńczać. Nie wolno absolutnie stosować ich w wersji nierozcieńczonej na skórę, ponieważ mogą poparzyć. Trzeba zawsze jakby mieć tego świadomość i o tym pamiętać i są to przede wszystkim olejek oregano, tymiankowy, goździkowy, imbirowy, cynamonowy, również kminkowy, czyli takie olejki, które są już kojarzone jakby z takimi roślinami bardzo mocno rozgrzewającymi. Te olejki zawsze muszą być stosowane na skórę w odpowiednim rozcieńczeniu. No i trzecia rzecz, o której trzeba pamiętać, to jest fototoksyczność niektórych olejków, przede wszystkim cytrusów. Olejki cytrusowe są fotouczulające, to znaczy stosując je na skórę, powinniśmy unikać przez co najmniej 12 godzin ekspozycji na światło słoneczne, również na solarium, bo możemy po prostu sobie zafundować niechcący brzydkie, ciemne plamy na skórze, które no schodzą co prawda po jakimś czasie, ale po co się na taki dyskomfort narażać. Są pewne miejsca na ciele, na których najczęściej używa się olejków eterycznych. Są to przede wszystkim miejsca pulsacyjne, czyli nadgarstki. Są to tutaj miejsca przebiegu tętnic szyjnych, czyli tej boki szyi, ewentualnie miejsca za uszami. Zagłębienie potyliczne, czyli tutaj ta dziurka, którą mamy z tyłu głowy. Ewentualnie tutaj czoło i skronie w przypadku bólu głowy. Klatka piersiowa, plecy, głównie tej barki. Wzdłuż kręgosłupa również się olejki stosuje, jeżeli chcemy tak zadziałać ogólnie ustrojowo na cały organizm. I ostatnim miejscem, bardzo fajnym, zarówno dla dzieci, dla dorosłych, jak i dla dzieci, są stopy. Czyli po prostu masaż stóp olejkiem eterycznym rozcieńczonym w jakimś oleju nośnikowym. Na spodach stóp mamy zakończenia nerwowe, mamy receptory, mamy zakończenia wszystkich meridianów, które w naszym organizmie się znajdują. Także jeżeli smarujemy sobie stopy, wykonamy odpowiednio kilkuminutowy masaż, to zadziałamy na wszystkie układy i wszystkie organy naszego ciała. No i teraz kiedy stosujemy olejki zewnętrzne? Jakby tak no, na logikę, że tak powiem, w momencie, kiedy mamy jakieś dolegliwości bólowe, typu ból głowy, czy ból żołądka, bóle mięśni, w celach kosmetycznych oczywiście również, no i w momencie, kiedy mamy jakieś problemy z cerą, jakieś niedoskonałości, wypryski, trądzik na przykład, poparzenia, w tym również poparzenia słoneczne, wtedy stosujemy olejki bezpośrednio na skórę. Pamiętając o tych trzech rzeczach, o których powiedziałam, test przed pierwszym użyciem, cytrusy fototoksyczne i część olejków jako olejki gorące, których absolutnie nie powinno się nigdy stosować solo. To było stosowanie zewnętrzne. W przypadku olejków doTERRA mamy jeszcze tą fajną właściwość, one mają taką fajną właściwość te olejki, że można je stosować wewnętrznie. Są to olejki o jakości spożywczej. Jedyne w zasadzie takie na polskim rynku. Nie wszystkie oczywiście, ale zasada ogólna jest taka, że jeżeli roślina, z jakiej dany olejek został wydestylowany, jest rośliną jadalną, typu cytryna, mięta, bazylia, rozmaryn, to olejek wydestylowany z tej rośliny jest również jadalny. Można go spożywać. Na buteleczkach wtedy jest taki napis for food flavoring, czyli do doprawiania, aromatyzowania potraw. Także to jest super. W przypadku innych olejków występujących gdzieś tam w sklepach, jak będziecie mieć okazję sprawdzić, nawet olejki takie bio, oznaczone bio albo eko, zawsze wielkimi literami jest napis tylko do użytku zewnętrznego i mnie osobiście to zastanawiało wielokrotnie, czemu na przykład mogę sobie zjeść taki surowy po prostu listek mięty albo bazylię wkroić do sałatki, a olejek wydestylowany z tej bazylii będzie już dla mnie szkodliwy. No ale to już odpowiedź jest chyba zawarta we wczorajszym live'ie, tak? Dotyczącym jakości olejków eterycznych i tych wszystkich syntetycznych, chemicznych domieszek, które w tym olejku mogą się znaleźć. I teraz stosując takie olejki wewnętrznie, też możemy jakby je stosować na dwa sposoby. To są jakby dwa różne cele, tak? Jeden to możemy je stosować leczniczo, w przypadku jakichś chorób takich jak, nie wiem, grypa, przeziębienie, jakieś alergie, stany zapalne itd. Wtedy możemy je spożywać wewnętrznie albo w kapsułce wegańskiej z dodatkiem odrobiny na przykład oliwy z oliwek, albo możemy sobie robić z nich na przykład płukankę do płukania ust czy płukania gardła. Możemy je sobie również na łyżce miodu albo łyżeczce oliwy również zjadać i wtedy jakby wykorzystujemy ich właściwości terapeutyczne. A drugi sposób to wykorzystujemy ich walory zdrowotne, ale również aromatyczne i stosujemy po prostu do doprawiania napojów i potraw. I tutaj już po prostu, jak w przypadku aromaterapii, wasza kreatywność jest tutaj tylko sufitem, jeżeli chodzi o te pomysły. Możemy olejki dodawać do wody, po prostu, do jakiejś lemoniady, do herbaty, w ogóle do ciepłych napojów, do grzanego wina również. Jesteśmy dorośli, więc tutaj mogę o tym wspomnieć. Oczywiście olejki nie lubią, tak jak wspomniałam, wysokich temperatur, więc musimy pilnować, żeby nie dodawać ich do wrzątku, tak? Ale możemy również dodawać je na przykład do deserów, do ciast i ciasteczek, do porannej owsianki, do sosów na przykład, do sałatek, jakichś dressingów, do sosów do mięs. No naprawdę jest bardzo, bardzo dużo. Tutaj olejki dają ogromne pole do popisu, zarówno do słodkich potraw czy napojów, jak i bardziej powiedzmy mięsnych, wytrawnych. Także one pasują generalnie do wszystkiego. Zasada jest też tylko taka, że olejki te gorące, o których już wspomniałam przy okazji stosowania zewnętrznego, czyli ten właśnie goździk, cynamon, imbir, majeranek, tymianek, oregano, kminek, ich również nie stosuje się wewnętrznie solą, bo mogą nam po prostu poparzyć śluzówkę przełyku czy język, więc je zawsze w odpowiednim rozcieńczeniu, ewentualnie właśnie w kapsułce wegańskiej. I w przypadku takich na przykład naprawdę ostrych bardzo olejków jak oregano, to powiem Wam, że nawet ilość jednej kropli to może być za dużo. Oregano bardzo dobrze smakuje z sosem pomidorowym czy z sokiem pomidorowym i na przykład też bardzo fajny patent na szklankę takiego soku pomidorowego, można sobie wkropić oregano, ale już jedna kropla na szklankę będzie za mocno, więc wtedy dajemy ilości mniej niż krople, co jest trudno wymierzyć wbrew pozorom, więc po prostu zanurzamy w buteleczce wykałaczkę i potem tą wykałaczką mieszamy sobie już bezpośrednio na talerzu, nie wiem, sos, zupę czy właśnie sok pomidorowy. Także w ten sposób radzimy sobie z ilościami mniejszymi niż jedna kropelka. Zawsze oczywiście trzeba brać pod uwagę to, że to są bardzo mocne substancje, bardzo stężone, więc lepiej zaczynać od małych ilości. Tutaj w przypadku tych olejków o takiej jakości naprawdę mniej znaczy więcej. Mam nadzieję, że powiedziałam Wam wszystko, co chciałam powiedzieć. Chyba tak. Mam taką nadzieję. Także dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiaj. Pozdrawiam Was, życzę miłego piątkowego wieczoru i zapraszam Was bardzo serdecznie na jutro. To będzie ostatni już live z tej serii. I jutro powiem Wam, od czego zacząć, od czego najlepiej zacząć olejkową przygodę, bo wiem, że tych olejków jest po prostu cała masa. Jak zobaczy się katalog albo wejdzie się na stronę, to nagle się okazuje, że i olejków takich pojedynczych, i mieszanek olejkowych jest po prostu ogrom i nie za bardzo wiemy, który kupić, od czego zacząć, może po prostu to być nieco przytłaczające. A ja chciałam Wam przedstawić taki prosty patent, od jakich olejków zacząć i w jaki sposób je stosować, żeby mieć obraz całej palety zastosowań. Także serdecznie zapraszam, za dzisiaj dziękuję, pozdrawiam Was serdecznie, no i do zobaczenia jutro. Pa!